Bye.
Konstantynów jedna z najbardziej rozśpiewanych kolędami gmin w powiecie bialskim. No może nie tak do końca, ale tradycyjnie już po raz 24 spotykamy się na przeglądzie kolędniczym. Prezentację pod hasłem Za kolędę dziękujemy. Odbywa się to w takim czasie, gdzie w zasadzie kończy się okres Bożego Narodzenia. Jest to jak gdyby podsumowanie tego okresu, bo do 2 lutego już niewiele czasu pozostało. I Konstantynów gości grupy kolędnicze z powiatu bialskiego, od kilku lat nawet z województwa podlaskiego, mazowieckiego, więc ma to taki zasięg, nawet możemy powiedzieć, że międzywojewódzki. Cieszy się ogromną popularnością, dużo grup, ciekawych grup zgłasza swój udział. Po raz drugi będziemy gościć w tym roku grupę z Zakładu Karnego z Białej Podlaskiej. Jest taka bardzo sympatyczna grupa starszych pań Sarnak, no i oczywiście z naszych powiatowych gminnych ośrodków kultury oraz naszego gminnego centrum kultury, czy ze szkół i placówek funkcjonujących na terenie gminy. Mieszkańcy chyba są coraz bardziej zainteresowani tym koncertem, tymi przeglądami. No myślę, że tak. Trzeba przyznać, że co roku jest coraz więcej osób, które się po pierwsze angażują w organizację tego typu imprezy, a poza tym duża część przychodzi jako kibice, a wiemy z jakiego powodu, bo występują ich dzieci, wnuki, wnuczki, więc chcą podziwiać ich umiejętności, a poza tym, no myślę, że to też jest takie miłe spędzenie niedzielnego popołudnia. Kolędę dziękujemy w Konstantynowie. To chyba my powinniśmy podziękować w ogóle za imprezę. Bardzo mi miło, że pan taką ocenę tutaj dokonuje. Myślę, że
Bardzo będzie nam miło, jeśli widzowie, którzy zostaną do końca, takiego samej opinii będą dzielić się taką samą opinią. To, co dzieje się na scenie, to jedno, ale również jest taka otoczka tutaj, widzę, artystyczna. Jest wystawa prac plastycznych, które wpłynęły na 10. konkurs plastyczny Anioły i ozdoby bożonarodzeniowe. I jak już powiedziałam, jest to 10. edycja. I mamy uczestników blisko 90 osób, dorosłych, znaczy nie dorosłych, wszystkich grup wiekowych, począwszy od przedszkola, kończywszy na dorosłych. W tym roku dorośli nam dopisali, bo jest 21 osób indywidualnie dało pracę i 3 grupy twórcze, które też zaprezentowały, nawet mamy tutaj obok wystawę z warsztatu terapii zajęciowej, z Domu Pomocy Społecznej i pracownia artystyczna Gminnego Centrum Kultury również do tej grupy się zalicza. I myślę, że już zasięg daleko poza gminą Konstantynów. Myślę, że tutaj troszeczkę te prezentacje wykroczyły 5 lat temu poza zasięg gminy Konstantynów i powiatu bialskiego, bo już 18 raz są na poziomie powiatu bialskiego. 5 raz mamy na poziomie międzywojewódzkim, obejmujący skraj północną część województwa lubelskiego i ościenne województwa mazowieckie i podlaskie. I co roku mamy z tych województw grupy występujące. Dzisiaj również się zaprezentują z Mielnika. Zespół będzie i będzie grupa z Sarnak, Aura Zespół i Herody autorskie napisane przez jedną z pań członki tej grupy teatralnej Herody. Ja jeszcze jedno pytanie do tych prezentacji mam. Bo podoba mi się jeszcze jeden fajny element. Tak naprawdę te prezentacje są integracyjne, bo mamy oczywiście normalnych ludzi, mamy dzieciaki, mamy młodzież, mamy dorosłych, ale mamy również i zespół z Domu Pomocy Społecznej, jak i również Zakład Karny Bialski. Tak, tak chcemy jednoczyć ludzi, ponieważ święta to jest taki cudowny czas, w którym wszyscy są sobie braćmi, wszyscy są jednakowo przez malutkiego Jezusa traktowani, czy to jest osoba o takim wyglądzie, czy innym, czy tak sprawna, czy inaczej sprawna. Także, czy jakaś, która sobie nie poradziła w życiu i musiała być odosobniona. Udało wam się tymi prezentacjami ten nastrój świąt przedłużyć na styczeń? Bardzo się cieszę. Ja po prostu już jak przychodzi ten czas, kiedy są już, wiadomo, że organizujemy dużo wcześniej te wszystkie sprawy, ale jak przychodzi ten czas, to ja po prostu nie bardzo mogę spać, bo zawsze przeżywam, co to będzie, ale i ten czas taki, tyle kolęd, co już przez te 24 lata ja usłyszałam albo wykonywałam też, to po prostu dla mnie to jest taki cudowny okres, że ja jeszcze jak dzieci występują, to już po prostu serce się raduje samo. Osoby niepełnosprawne, a jak są i mają ochotę, ja wiem, że ile to ich kosztuje pracy, bo nieraz obserwowałam występy, ale tutaj jest jeszcze na uwagę zasługuje fakt, że pracownicy przygotowują, ale tutaj ta grupa z zakładu karnego jak pięknie służy pomocą, żeby te na tych wózkach prowadzić, znieść, także to też jest bardzo duży plus, że tak potrafimy się jakoś skupić i zjednoczyć.
złotymi laurami przekwitają me królewskie lata. Stańcie przy mnie, pani, bądźcie wierzenie, a uczynię was panami. Cóż za nowina w moim królestwie, hetmanie? Nowa nowina nadchodzi, w miasteczku Betlejem nowy król się urodzi, a jak się narodzi, na twój tron zasiędzie. Na mój tron zasiędzie. Różne doleści ludzie gadają. Jedni prawdę mówią, inni bajają, że ma królowa Żydą panować. Tak mi powiadają. Hetmane, gdzie to żydzisko? Żydzie, chodź tutaj szybko. Nowy król